Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Clash Royale. Mam nadzieję, że ostatni odcinek wam się spodobał. Dzisiaj będziemy sobie grać. Po prostu będziemy sobie grać, wbijać arenkę. I... no i nic takiego więcej. Zobaczymy sobie tutaj jeszcze jedną walkę, bo widzę, że moi klanowicze walczyli. Uhuhu. Dużo, wysoko mają arenę. A ja mam szóstą. Grałem Triple Elixir Challenge. Bardzo fajny challenge. Dobra, dam sobie to razy dwa, bo to mnie trochę nudzi. Co tu mam? Co jest? Czemu tak szybko? Nie, wróć. Ale nie takie wolne. Takie normalne. Nie, dobra, raz, dwa. Jeps. Jaki atak robi mi szapów? Przecież się nie da. Nie da się tego wygrać. Nie da się tego wygrać. Widzieliście, jaki mi szapów zrobił w atak? Straszne to było. Dobra. Ogólnie to jest mój deck. Gram Minion Hordą, Arousami, Rage'em, Mirror'em, Lustrem, Balonem, Tornado, Skeleton Army i Pekką. Tak, już mam Pekkę na czwartym. I ogólnie ostatnio dostałam Golema. Mam go już na drugim. Myślę, że zrobię sobie jakiś deck z Golemem. A to jest mój deck z Delogiem. Tak. Wydropiłam go ostatnio na odcinku z Legendary Chesta. Bardzo się cieszę. Dobra. Dzisiaj będziemy grać tym deckiem pierwszym. Albo nawet zagramy sobie tym moim starym deckiem. Ale myślę, że będziemy grali tym deckiem. I zaczynamy. Podczas tych walk będę z wami rozmawiała na temat komentarzy, na temat łapek w górę, na temat odcinków i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mam takie złe karty na początek, a nie inne, co to ma znaczyć? Weź mi to, zabierz stąd, bo ja tego nie chcę. Ja w ogóle nie rozumiem, skąd on ma Electro Wizarda. Skoro Electro Wizard jest od siódmej. To jest dla mnie w ogóle nie... Ach, chciałam zrobić taki fajny atak. A on ma... Fire Spirity, Hoga, Electro Wizarda. Dobra, atakujemy sobie balonem na drugą stronę. Ma Wizarda na szóstym. Uch. Ojej, z tym ziomkiem może być problem. On ma też pekę na czwartym. Dzień dobry, dzień dobry. Dasz radę. O Jezus, nie. Ja tak nie chcę. Ja podziękuję. Weźmy, zniszcz tą pekkę. No nie, nie mam wierzy. Kurde mol. Ale dam radę. On ma zapa. Sprowokuję, by użył tego zapa. Elitarne? No błagam. Proszę nie, bo elitarne są przecież, no nie. Ej, ja z tym ziomkiem nie wy... Co, on ma dziesiątą arenę? No weź, no nie, proszę, no błagam, no. Ludzie, ja z nim nie wygram. On jest niemożliwy do wygrania, on ma Electro Wizarda. No właśnie, proszę spadać. Przecież to jest niemożliwe do wygrania, no. Pekka. Nie, no, jeszcze pierwszy uderzył, no. Gorzej nie było. No i już po prostu nie mam co grać, naprawdę, bo to już nie ma sensu. To
Tylko zrobię, żeby nie zrobił mnie na 3, bo to mu za dużo do Clinchestu da. Albo zrobił mnie na 3. Zobaczmy jego deck i maksymalną ilość pucharków. Odbierzemy sobie questa. I ogólnie mam też Magical Chesta. Magical Chesta. Dobra, Frozen, Vive Profil. Jego maksymalna ilość pucharków to 2641. Pięknie. I to jest jego deck. No i weź ty z takim deckiem graj. Która arena są elitarni? No, 7. A ja mam 6. Electroyard też 7. W ogóle jeszcze raz gramy. Ale ten ziomuś był nie do wygrania. No dawać, ja chcę odbić moje pucharki, dobra, 7 poziom, już coś. Dobra, atakujemy sobie balonem. Nie zrozumiałam jego ruchu. Sorki, nie rozumiem tego ruchu, co przed chwilą zrobił. To jest dla mnie ruch niepojęty. Dlaczego tak, a nie inaczej? Nie rozumiem. Dobra, horda. Dobra, on ma hordę na 6. Zaraz się zdziwi, bo ja mam hordę na 9. Dobra, dał zwykłe barbariany, dzięki Bogu, nie elitarne. Bo to jest już przesada dawać elitarne, jak dla mnie. Aha, zniszczył. Ten jeden minionek zniszczył wieżę. Też można. Dobra, zostawiam sobie tego balona. Walę go na 3. Już nie da rady. Bo już tam jest, są szkieletonki i już tam jest duża pekka, która wali po 1000. Patrzcie, mam giant chesta. Ludziska, mam giant chesta. O nie no, patrzcie ile w nim jest rarów. O Jezus. Na pewno zrobię z tego odcinek. O Jezus, wydropiłam giant chesta, tak się będzie nazywał ten odcinek. Będzie dodatkowy odcinek z otwierania tego Giant Chest'a. Mam nadzieję, że szybko wyjdzie ten Giant Chest. Czekam na niego. A my gramy dalej. Ta walka akurat była łatwa. 5. level. No. No już mogę powiedzieć good game. No chyba, że będzie miał jakiś przerąbany deck. To ja zrobiłam. Jezus, obudziłam. O Jezus, coż ja zrobiłam. Dobra, trudno. Damy radę. Dla utrudnienia. Ma na 2. Naprawdę. Prince. Dobra karta. Nie narzekam, że przeciwko niej gram, bo to jest bardzo trudna karta do pokonania i... Fireball, smog, spear gobliny. Jaki on ma deck? Nie mogę znaleźć jego deku w głowie, a już bardzo dużo deków widziałam. Dobra, mam. Wykorzystam sobie strzały. Dobra, mamy, można powiedzieć, porówniej tego HP. Czekamy sobie na pekkę. Valkyria. Dobra, czekamy. Zablokuję tą Valkyrię pekką. Dobra, i Prince. I to jest bardzo dobry ziomuś. Bardzo dobre combo zrobił. Bardzo mi się podoba jego combo. Ale moje combo jest większe. Och. Zahacz.
Dobrze. Jak on z takiego daleko strzelił? Halo. Halo, cheat. Halo, cheat. Do widzenia. Nie dasz rady? No nie no. Ej, nie mogę przegrać z takim ziomkiem. No błagam was. On ma 5. level. Błagam. Dajesz. Blok. Dobrze. Walkiria. Balon. Dam radę. Muszę dać radę. Dajesz. Dajesz radę, no. No, 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 jest. Pięknie. Mam jego wieżę. No i teraz będzie bajka. Nas jest za dużo, nas jest za dużo, dużo, nas jest za dużo. Dobra, teraz atakuję jego drugą stronę. On chce znowu zaatakować Prince'em. Dobra, Prince. Nie, nie dasz rady, nie dasz rady, nie puszczę. Tornado. Nie dasz rady. Jest. I... Jest. Jest, patrzcie, patrzcie, wygrałam to. Bardzo trudny była bitwa. Utrudniłam sobie dodatkowo, bo strzeliłam, zahaczyłam o Kinga strzałkami, które oddałam na samym początku. Wiecie co, nawet udostępnię tą walkę. 5. level. A dobrze gra. Bo z 5. levelem, no, wygrać z jednej strony jest bardzo łatwo, a z drugiej strony, no... No, a z drugiej strony to jest jakiś level. 5. level to jest nawet dużo. Rage. Jeszcze rage. Dobra. Ten ziomek może być afkerem. Ale już mi się nie podoba, że gra bomberem i że gra pekką. Chciał zrobić combo bomber i pekka. No mu nie pykło, no. No nie pykło mu, no. Dobra. Czyli... Giant. No ja mam Giant na 5, bo 4 to nie poziom. Haha. Pozdrawiam. Dobra, och, 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 bum! Jak pięknie to wybuchło. Po prostu mua! No i po co żeś dał? No i po co żeś to dał? Dzień dobry. I jeszcze tylko tego Gianta. No, ten ziomuś ewidentnie nie umie grać. Ewidentnie nie umie grać. Daj się tą pekkę. Pekka mi gówno zrobi. Bum. No, pięknie, ładnie. Zostawię sobie tego Rage'a i wezmę sobie pekkę. I co będzie ciekawe, jak zareaguje. Pekka na 6. Czyli też gra lustrem. Może być. Rozumiem całkiem. Już się boi hordy minionów. Już się boi. A jak dram z drugiej strony, to co zrobisz? Idam rage'a. Ach, 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 podszedł. Pyk, 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 pyk. A już chciałam dać moją pekkę. Dobra. Myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się i cześć!